Dobra, to lecimy do mieszkania. Znaczy, jedziemy tam naszą foryką. Co ciekawe. Tak, dawaj. To ten twój tatuś, co? Wpuścił go. A co, wyciągnął te całe te. Jak to było? Te całe te wyciągnąłeś? Ciastka? O, nie ma go, patrz. Muszę wyciągnąć ciastka i sobie spać. Dobra, więc tego już nie muszę robić, chodź, nie. Jedzenie ciastek, nie. Dobra, tu chodź. Już znowu. Dobra, nie znaczy, no. Dobra, idziemy, wychodzimy. A pewnie, muszę spać chyba, czy coś. No, do mieszkania kolara, no. A, do mieszkania, dobra. Dawać. Do mieszkania kolara. O, już pierwszy przyjechał. Chyba. Dawaj. Dawaj kolar. Dawaj Miller. Dawaj. Dawaj ta, jak to się nazywało, no. Dawaj, no, zaraz muszę pogłosić, gdzie mam to zrobić. Ja mam podgłoszenie tego. Albo głośniej trochę. Więc nie słyszy. Muzyka jest trochę głośniej. Nie. Dobra, nie tak. Nie głośniej. No. Miller. No z Millerem. No. Hej, Wacławie, musimy z tobą pogadać. Piękna agentka wróciła. O co chodzi z tą piękną agentką? Słuchaj, słyszałeś to? Co? To pewnie jakiś film. Nie, nie wydaje mi się. A mnie się wydaje, że to z filmu Mechaniczny koszmar. Piękna agentka. Ktoś naprawdę krzyczał. Dobra. To się nazywa instynkt. Kurde, Wiktorio! No dawaj, Co kopa. on tutaj da? Cholera. Zadzwonię. Aj, wiedziałam, że O Boże, skopa. Miller, miałeś absolutną rację. To rzeczywiście jest film. To nie jest śmieszne. Możemy mieć poważne kłopoty. Chryste, Miller. Wyluzuj. Sprawdźmy jego pokój. Tak, wyluzuj. Zawsze ci wyluzuj. Widzisz? Miałem rację. To jest mechaniczny koszmar. Dobra, już. Mechaniczny koszmar. Jezu, co ten koleś ogląda? Horrory same. I co teraz? Szukanie czego to szukanie? A rozglądanie się, tak? Dobra, idę rozglądać się, Jezu. Skopa zajechała. Ojej, ale to było śmieszne. Dobra. Co dalej? To jest film. No przestań. Widziałaś te zdjęcia? Tak, co? Filmy gore, zdjęcia miejsc zbrodni, porno. Mam dalej wymieniać? Twój opis pasuje do 75% amerykańskich nastolatków. On jest nieszkodliwy. Nas obchodzą odciski, a nie zniesławienie gościa. Tymi się zajmą prawnicy. Zaszukamy coś? Nie. Bla, bla, bla. Dobra, i. Dobra, jesteśmy w pokoju tego kolesia, Wacława Kolara, czyli znaczy mieszkanie. Dobra, szukaj. Jakieś tam rzeczy. Wiktorio. Co tam jeszcze? O! O, laureaci! Bambi, Gassi, Bekowicz, Ramirez, Fish, Ridgway oraz De Salvo! O, laureaci! Bambi, Gassi, Bekowicz, Ramirez, Fish, Ridgway oraz De Salvo!
A mam coś. Plakat jakiś? Nie wiedziałam, że była kontynuacja mechanicznego koszmaru. No, czy horror. Sądzę, że te brudne ubrania połączyły się i stworzyły nową formę życia. O, nawet podobne biurko mam. No trochę. Trochę inne, dobra. I komputery trochę inne, dobra. Chodź. Widziałam już trochę obrzydliwości w swojej karierze, ale jego bielizna właśnie zajęła pierwsze miejsce. Dobra. Co tam jeszcze? Na łóżku coś? Założę się, że gdybym rozpyliła luminol nad łóżkiem, musiałabym na nie spojrzeć przez okulary przeciwsłoneczne. Ha, ha, ha. Tu nic. Co? A tam co u góry jeszcze? Różne artykuły o seryjnych zabójcach. To i co? Ciszko już? Nie. O Jezus, to ładne. Tutaj nic. Tak, żydatka była, śmietnik był. Dobra, wszystko było. Co wychodzić, tak? Co teraz będzie? No co teraz? Jeszcze coś? U? Nie. Już nic nie ma. No co? Dobra. Dobra. Wejść. Aha. Gdzie jakaś po? Co się dzieje? Śledztwo, proszę pani. Aho. Cześć. Pani pewnie jest Mia, zgadza się? Owszem. Ale ja niestety nie wiem, kim pani jest. Agentka MacPherson, a to jest oficer Miller. Nie wie pani przypadkiem, gdzie moglibyśmy zastać Maslana? Tak się składa, że wiem. Widziałam go w pracy. To właśnie masaż, a on był bardzo fajny. Któryś z tych. Gdzie pani pracuje? Gdzie pani pracuje? Oto moja wizytówka. Adres jest z nią. Tak. Możesz to sprawdzić. Spotkamy się na miejscu. Jasne. Miło się poczuć doceniony. Miło się poczuć doceniony. Gdybyś grzecznie gadał, to może by się... Mogłabym wiedzieć, czym się pani zajmuje? Jasne. Mogę nawet pani pokazać. Dziękuję za propozycję, ale muszę odmienić. Koniecznie muszę się skontaktować z pani znajomą Wacławem. Znajomym? Wacław. Proszę, śmiało. No, panie panu. Nie zupełnie tego się spodziewałam. Ale w sumie mogło być gorzej. No więc odpowiedź brzmi... Mam kogoś. Ach, co za imię. Nie mam zbyt wiele czasu na pogawędki, ale skontaktuję się z panią później. Chciałabym zadać pani jeszcze kilka pytań. Kiedy tylko pani zechce. Moja propozycja wciąż będzie aktualna. Jeśli z niej pani zdanie. Będziemy w kontakcie. Dobrze, z panią się ładnie gadał. Dobrze. Jezu, nic, no wiadomo. Kobiety woli ta pani, Wiktorius. No. Gdzie skrupała Wiktorko? Wiktorio, nie? Co tam, czekaj, zobaczymy, coś napisała o niej. Czekaj, coś mi ciekawego. Mechaniczny koszmar. Jak tylko dotarłam do kampusu, Miller od razu... Chciał rozmawiać o moim pieprzonym pokoju. Jejku, no. Bardzo bym chciała. Miller, ale wydaje mi się, że prowadzę śledztwo w sprawie wielokrotnego morderstwa. Chryste. A kiedy zobaczył zdjęcie na ścianie Kulora, zaczął się zachowywać jakby nigdy wcześniej nie widział. Dobra, chyba po prostu nie był
To dobry dzień. Jeśli chodzi o wystrój pokoju, przynajmniej tym razem nie puścił pawie. Przyjazny sąsiad. Albo coś tu nie pasuje, albo ja czegoś nie dostrzegam. Jeśli chodzi o kolana, to niby wszystko się zgadza. Ma powiązania z ofiarami, mieszka w kampusie, interesuje się seryjnymi mordercami. Te jego zdjęcia, ale nie wiem. Nawet jego kolekcja Bon Dage Sadomaso pasuje do profilu, ale intuicja mi podpowiada, że to nie on. A jednak coś ukrywa, tylko kto wie, co taki facet może uznać za warte ukrycia. Z kolei Mia nie wydaje się właściwie nic ukrywać i coś tam wcale nie zachowuje się subtelnie, jeśli chodzi o pewne rzeczy, które chciałaby mi pokazać. Dobra, już. Mija sąsiadeczka, dobra, miła. No poszła sobie już do domu. Ona kurde robi. Mogę iść? Czekaj, pukać teraz? Nie. Nie mogę. Dlaczego? Ale beka. Ja na nie pukać, po co? Ho, ho, ho. Dobra. Dobra, idziemy stąd szybko. Szybko, szybko. O! Dzwoniła panna McPherson? Tak, chcę, żeby popilnował pan drzwi, w razie gdyby pojawił się tu Václav Kolar. Zapis? Około 175 cm, czarne włosy, okulary, na twarzy ma pizzę. Dobrze, odezwę się, jeśli się pojawi. W porządku, dzięki. Mhm, dobra. To stoi pilno drzwi otwarte. To jest dobre. Okay. No. To dalej, lecimy. A. Dobra, w rozdziale 5 coś tam, zapomniałem już, jak się nazywa, dobra. Niech będzie rozdział 5. Ha, 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 dobra. No co, na furgonetkę, no to jak to było? No ja to, na jej tirówę. Jak to się nazywa, ten samochód? Nie, nie pamiętam już, dobra. Jakiś tam, dobra. No, gdzie ta miejscówka, gdzie mam teraz? O, ta, dobra, tam się miga. Miga mi kropeczka, oho. Dobra, dobra. Oho, czeka Millerek. Co tam, Millerku, kochany? Chyba nie bawiłeś się znowu w twardziela, prawda? Chyba troszkę tak. Co się stało? Powiedziałem mu tylko, że muszę pogadać z jednym z klientów. Nie chciał mnie wpuścić, więc poprosiłem go ponownie, tylko że tym razem subtelnie podkreśliłem swoje słowa. Czyli machnąłeś mu od znaku przed twarzą, tak? No, w sumie można to tak ująć. I co potem? Zapytał o nakaz, a więc jestem udupiony. Nie ma szans, żebyśmy wytrzasnęli sędziego o takiej porze i to jeszcze tuż przed świętem.